tym razem jesteście w czwórkę, tutaj wspieracie WOŚP, ale za rok już będzie piątka. No, można powiedzieć, że jesteśmy w piątkę. Wcześniej zaczął pomagać, z czego się bardzo cieszę. Jakie nastroje panują u was w domu teraz? Jakie były, gdy dowiedzieliście się o tej cudownej nowinie? Nie, to jest najcudowniejszy czas w życiu rodziny, jeżeli się wreszcie można spodziewać dziecka tak długo wyczekiwanego. To są emocje nieporównywalne z niczym innym i tak naprawdę człowiek nawet nie wie, skąd to szczęście, dlaczego jest tak szczęśliwe. My naprawdę nie mogliśmy... My cieszymy się niezwykle. Po prostu doczekaliśmy się naszego Royal Baby i to jest dla nas najważniejsze. I tym bardziej, że no, te emocje na początku musiały być bardzo takie mocno powściągliwe, tak? Bo też nie wiadomo było, jak to się dalej potoczy. Potoczyło się cudownie, wspaniale, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. To prawda. Widać to szczęście u was, naprawdę. Radek, to będzie twoje pierwsze dziecko. Rozumiem, że to szczęście jest jeszcze większe. Tak, zdecydowanie, wiesz, na początku zacząłem myśleć o tym, czy ja w ogóle, jak się w tym sprawdzę i tak dalej. Nawet rozmawiamy o tym już o różnych takich technicznych rzeczach, jak się myje dziecko, jak się je trzyma i wiesz. I są to dla mnie olbrzymie emocje, tak? Jest to dla mnie takie szczęście, z którego sobie czasami nawet nie zdaję sprawy, bo to są takie fale, że przychodzi do mnie i mówię, wow, to już tak niedługo, tak? Że zostanę tatą, a w pewnym momencie już rzeczywiście... No, zaczynałem w to wątpić i w momencie jakiegoś swojego życia pogodziłem się, że Staś i Tadziu to będą chłopaki, którzy będą z nami, ale już więcej dzieci mieć nie będziemy, a to taka niespodzianka i z czego się strasznie, strasznie cieszę i zresztą cała moja rodzina jest bardzo szczęśliwa, no bo chyba jest to najważniejsze, jak to się mówi, mieć rodzinę, tak, dzieci dają nam nową energię, dają nam niesamowite szczęście i pozwalają nam przewartościować swoje życie, spojrzeć na nie zupełnie inaczej. Ja mimo, że się nie urodził, już na to spojrzałem inaczej. Cudownie.